Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Kto pod kim dołki kopie? Kto pod kim dołki kopie, ten sam w te dołki wpada. Bez czynienia innym tego, co Tobie mało służy. Oto dla Was informacja z prawd oczywistych. Sprawa Pana Stworzyciela w miłości duchowej. Nauczyliście się wyłącznie brać i rozkazywać, ciągle żądać wszystkiego, bez rejestrowania tego, co się dzieje z wami, jak pozostajecie bez czynienia zgodnego z prawami Pana Stworzyciela. Brak u was odczuwania energii, ponieważ bez sprawdzania tego pozostajecie. Wielu ludzi ziemskich jest bardzo zdziwionych, jak im się pokazuje, jak działa energia, jak mocno przez nich płynie, jak się otworzą na energię płynącą prosto ze światła od Pana Stworzyciela. Wy sądzicie, że musicie ziemskimi oczami widzieć energię. Widzieć energię mogą wyłącznie obdarzeni darem widzenia, ci, co rozwijali się duchowo w poprzednich inkarnacjach, ci, co cały czas przez swoje ziemskie życie idąc pracują ze sobą, tu nawet bez możliwości się zatrzymać, bo to już upadek ducha murowany. To koniec rozwoju, cały czas wzmożona czujność i potrzebny proces zrozumienia praw Pana Stworzyciela i procesów energetycznych, aby wiara w Pana Stworzyciela stała się przekonaniem, bo ślepa wiara to ciemnota ludzkich duchów, to zacofanie. Jesteście duchowo zamknięci, a w waszej pamięci gości ciemność i wy musicie się od niej wyzwolić, uwolnić siebie ducha całkowicie, inaczej upadniecie z ciemnościami na zawsze. Cały czas czynicie mało właściwie. Wszystkich i wszystko krytykujecie. Ducha tym blokujecie. Wszędzie się słyszy oceny, obwinianie innych za wasze czyny i wasze wybory. A przecież każdy ponosi konsekwencje wyłącznie swoich decyzji i swoich działań. Wszystko, co się dzieje wokół was, to sami zaplanowaliście i wam to się wydarza. Pamiętajcie, że wszystko dzieje się tak, jak zaplanowaliście, zgodnie z tym, co czynicie, myślicie i mówicie. Wszystko, co jest dobre dla was, dobre jest dla innych. To wszystko, co jest złe dla was, to złe jest dla innych. Jeżeli rolnik produkuje dla siebie warzywa bez nawozów sztucznych, a wyłącznie na naturalnych, to oznacza, iż dla wszystkich powinien takie produkować, bo takie są dobre dla wszystkich. A dla klientów produkuje ze sztucznymi nawozami i mówi, to na sprzedaż. To w taki sposób szkodzicie tym wszystkim, którym sprzedajecie te warzywa. Ta chemia spotęgowana do was wróci. Natychmiast powinien zaprzestać okłamywania swoich klientów, a rozpocząć produkować wyłącznie naturalne produkty zgodne z prawami Pana Stworzyciela. Jeżeli piekarz dla siebie piecze chleb bez spulchniaczy, bez polepszaczy, a dla klientów piecze z tą chemią, to oznacza, iż to, co piecze dla klientów, jest złe i okłamuje swoich klientów. Jeżeli masaż produkuje kiełbasy, które są bez mięsa, jakieś wypełniacze, to oznacza, iż również okłamuje swoich klientów. Wróci się do tych ludzi to, co dawali innym. Kłamstwo i oszustwo. A tu należy produkować produkty, które będą przynosić zdrowie i energię dla ciała. A tak ten klient choruje.
a tym, którzy to wyprodukowali w skutku zwrotnym blokady i poważne problemy zdrowotne i finansowe. Produkujcie tak, abyście mogli o swoich produktach mówić prawdę, bez potrzeby okłamywania innych, abyście byli pewni, iż czynicie wszystko zgodnie z naturą i prawami Pana Stworzyciela. To, co produkujecie, jak dobre jest dla Was, to będzie dobre dla wszystkich. Można mnożyć przykłady takich działań, ale to Wy musicie sobie odpowiedzieć. Czy czynicie właściwie? Czy to, co produkujecie, jest dobre? I czy Wasz produkt da innym zdrowie czy chorobę? Bo zawsze wróci do Was to, co dajecie innym. I wtedy bądźcie bez zdziwienia, jak trafią do Was żywioły i wyrównają krzywdy, jakie czynicie innym.